Witam serdecznie. I na wstępie może podejdę do sołtysa i przyznam się szczerze, że jestem tu mile zaskoczony, bo z tego, co mogę powiedzieć, to ma pan nowych mieszkańców, tak? Tak, tak, proszę pana, pięknych 8 malusieńkich i 2 takie wielkie, wielkie łabędzie. No. Tak, od 30 lat jesteśmy tutaj. Mamy to staw, ale no nie było takich pięknych ptaków jak teraz. A jak to się stało? Może tak trochę historii. Przyszły niespodziewanie, nie? Usiadły na środku drogi. I no cóż, do Straży Miejskiej zadzwoniłem. No i o tutaj kolega też. O. Nie dało się to ruszyć, tylko trzeba było wziąć jakieś narzędzia, szczotki i pomalu, gdzie? Do stawu, nie? No i przyszło bidactwo i jest, mamy teraz zajęcie pięknie, karmimy. No i cóż, sprzedać ich nie sprzedamy, amatorów by było, ale... A one, mówiąc tak po ludzku, urodziły się tutaj, w Krobowie, czyli metrykę urodzenia one będą miały tutaj. No na pewno. No. Ale tak mniej więcej wiecie, gdzie one się tutaj wykluły? Tu kolega to mniej więcej wie. Tam były takie nieużytki. Zarośla. Gdzie nikt nie używał tego, tam z lewej, z prawej strony. I długi taki pas. Ja raz byłem tam, z pieskami wychodziłem, patrzę, coś takiego białego, no mówię, a i sąsiadka mówi, chyba pani Mirku gęsi uciekła. Ja śmiałem się, bo nie, okazało się, że no wczoraj się okazało, że to ptaki nam się tutaj wylęgły tam po prostu, a to swego czasu zostało tam, no. Czyli... I wyszły na szosę, bo do wody, do rowu, tak, ja widziałem, jak samica siedziała, bo to sami jedno widziałem, nie parę, tylko jedno widziałem, jak swego czasu pod siatką to siedziało. Ja myślałem, że to jest tam sąsiadów z Kociszewa jakaś gęś, może im uciekła, ale okazało się po 2-3 tygodniach, że się okazało, że to nie gęś, tylko... Łabądź. Tylko łabądź, no, który wyszedł wczorajszym dniu. Tak, i wspólnymi siłami razem ze Strażą Miejską, żeśmy, no nie było łatwo, bo to jest taki ptak, który... Ale jak zobaczyły wodę, tak, to od razu jakoś, no po prostu lgnęły do tej wody, żeby jakieś miały przytulisko, no. Tak, wydaje mi się, że źle nie zrobiliśmy, bo tak by każdy by postąpił. Staw obrodzony jest, także nie będziemy z tego robić wielkie halo, bo po prostu tu nie ma z czego. Wydaje mi się, że każdy powinien tak postąpić. Ale powiedzmy sobie szczerze, wy tym żyjecie i to słyszę tutaj, że pani tutaj chyba godzina 6 rano już była tu na stawie? Ale sąsiad z drugiej strony był szybciejszy. A pół do piątej byłem już nad stawem. I co, karmicie? Tak, rzucałem chleb. I w pierwszej kolejności przyszły stare i za nimi, a młode na grzbiecie, na piórach siedziały i dopływają do brzegu. Wczoraj to było piękne powitanie, bo było bardzo dużo, no prawie wszyscy mieszkańcy przywitały chlebem. Tylko soli nie mieli. Jak myślicie? Ja myślę, że one tutaj w tym stawie będą zapewne już zamieszkają i nie odpłyną. Wódka jest taka zrobiona przecież. Tak. Od ręki zrobiliśmy takie schronisko, tam już jest jedzenie dla nich posłane, bo z sąsiadem, no nie ma go w tej chwili, ale takie zrobiliśmy prowizorycznie. Może zrobimy jeszcze jakąś wysepkę na środku, żeby... Ze steropianu czy z czegoś? No nie wiem, kwestia pomysłu trzeba będzie pomyśleć. No. Ale w dniu wczorajszym od razu zrobiliśmy im jakieś tam daszek. Siedlisko. No. Siedlisko. Tam jest wysłane siankiem, jest kubełeczek z pszenicą. No nie wiem, może czy źle zrobiłem, czy dobrze. Wydaje mi się, że jak jestem miłośnikiem zwierząt, także kocham zwierzęta. A
Ale tu widzę, że macie właśnie już burzę pomysłów, bo tu przed chwilą, jak tylko przyjechałem, to jakieś pomysły, czy z jakiegoś funduszu sołeckiego, czy jakieś pieniądze zebrać, żeby zrobić właśnie im taką większą atrakcję. Panie sołtysie, co to? Myślę, że chyba pan będzie zbierał te pieniądze. Ogrodzenie jest też z funduszu sołeckiego robione, ale to już paręnaście lat jest robione. Także na pewno coś zrobimy, no. Też zależy, cieszymy się, na co dadzą pieniądze. Że tyle lat tu się mieszka, no i prócz kaczek, które się tam podrywają do góry, to nigdy tu takich ptaków nie było. No. To jest wszystko. I zrobimy wszystko. Wszystko to jest dzięki wrażliwości pana Mirka. Oj, dobrze. Nie no, ja myślę, że one tutaj poczuły ciepło i taki dodatni, tak, pozytywne energię u was. Mi się wydaje, że tak, staw ładny, ale ten staw to one później dopiero zobaczyły, a gdzieś tutaj ich coś przyciągnęło, tak? Z tym, że mam takie jeszcze pytania, czy myślicie, bo już tu burza pomysłów jest, czy myślicie o właśnie gdzieś jakiejś, mówicie o wysepce, jakimś... Tak, że zrobimy coś takiego na środku, czy tak gdzieś, no, tak, żeby one miały takie swoje siedlisko na wodzie. No, taki mam pomysł, no. Ale w dniu wczorajszym od razu żeśmy zrobili jakieś, w razie jakiejś burzy, czy coś, żeby ptak miał się... Miały schować. Tak, żeby się miały gdzie schować, to od ręki żeśmy zrobili. Natomiast resztę się, no... Zorganizuje się jeszcze to dla tych ptaków. One zostaną tutaj, trzeba będzie doglądać, karmić. No i jeszcze pan się, ja się zobowiązuję. Obiecał na wysokim drzewie bociana. Bocianie gniazdo. Żeby się ptaki przynosił. Już dzisiaj, jak nie było pana, panie Mirku, jak on walił skrzydłami, ten samiec po tym powodzie sunął tak, waląc. Ja myślałam, że to coś łapie ich. Mył się. No. Ale głośno, głośno tak. A podejść w życiu nie dadzą okropnie. To troszkliwo te małe dzieci jest. No tak jak, ani ja nie wiem jak. No jest jedno brzydkie zaczątko. I one najprawdopodobniej czują, że my tutaj rozmawiamy o nich. Że my rozmawiamy o nich. 8, ja już dzisiejszym 150 ryb puściłem. Byłem na rybach i karasi puściłem, czy zostały. Jeszcze raz jadę. Jeden tak biały. A jeszcze tak zapytam, bo nie myślicie, że jak to w każdych społecznościach, no różnie jest z tymi sąsiadami i tak dalej, że to będzie do was trochę chyba zjednoczą? No już zjednoczyły. Inaczej by nas tu nie było. Ja nie mówię o podziałach, ale tak zbliżą was jeszcze bardziej. No tak, oczywiście, że tak. Bo już jest coś wspólnego. I pokażemy właśnie, jak tutaj społeczeństwo dokarmia. Jak wspaniale to widać. No i gdzie one będą odchodzić stąd? Nigdzie, no bo to tak, znaczy się tak mając... Nie, proszę pana, ja nie wiem, muszę spojrzeć tam do Talmusa. Wydaje mi się, że należałoby na zimę, to one odlatują, prawda? No. I musimy im udostępnić wyjście, jak... Odlecą, no to trudno, ale wydaje mi się, że ptak wraca w te same miejsce, co się urodził i myślę, że one na drugi rok przylecą do nas tutaj na ten staw. No.